Stefan Batory uchodzi za jednego z czołowych władców Polski. W drodze po koronę w 1575 roku pokonał Habsburga, ożenił się z Anną Jagiellonką i rozpoczął 10-letni okres rządów opartych głównie na doświadczeniu Jana Zamoyskiego. Przez te 10 lat utworzył piechotę wybraniecką, zreformował husarię, otwierał mennice, Akademię Wileńską i dążył do zachowania tolerancji religijnej. Zwyciężył wojny z Rosją, które wzbogaciły Polskę o nowe tereny. Plan podboju zachodniego sąsiada przerwała nagła śmierć króla.